Zakład Usług Komunalnych, administrator targowiska Manhattan, zamierza rozwiązać problem związany z systemem zbiórki i wywozu śmieci. W zależności od sezonu na tczewskim targowisku Manhattan produkty sprzedaje od 70 do około 100 handlowców. Działalność ta wymaga zarówno odpowiedniej organizacji handlu, jak i administrowania terenem targowiska. Sprawy związane z regulaminem, opłatami i porządkiem leżą w gestii Zakładu Usług Komunalnych, który w najbliższym czasie zmieni system zbiórki i wywozu śmieci. Nowe rozwiązanie ma uporządkować gospodarkę odpadami na targowisku oraz ustabilizować koszty zakładu. Przemysława Bolskiego, dyrektora Zakładu Usług Komunalnych, zapytaliśmy, czym ta zmiana jest spowodowana. Pracując na targowisku Manhattan, jest regulamin, który obowiązuje wszystkich. Nie każdy do końca go czyta, natomiast to się wiąże z pewnymi perturbacjami logistycznymi dla nas, organizacyjnymi. Dlatego wprowadzamy te zmiany. Ten kontener, który widzimy za nas, on będzie zlikwidowany. On służy teraz nie tylko tutaj osobom korzystającym z Manhattanu, czyli kupcom, natomiast też został już usankcjonowany dla mieszkańców, dla pobocznych tu uczestników, nawet targowiska przyjeżdżających, że traktują go jako swoje wysypisko śmieci. Dyrektor Boleski dodał, że handlowcy niestety nie do końca wywiązują się z regulaminu targowiska i nie przestrzegają zasad wyrzucania śmieci. Do kontenera składają odpady, które we własnym zakresie powinni wywozić. Regulamin jasno określa targowiska, że kupcy handlujący na targowisku śmieci pochodzące z produkcji tej swojej, tak, z handlu, powinni wywozić po sobie, czyli duże pojemniki po owocach, czy po kartony, po ciuchach, czy po wszystkich produktach, którymi handlują, wielkogabarytowe wszystkie rzeczy powinny wyjeżdżać. Ten pojemnik był stały do tak zwanych małych śmieci drobnych, wynikających z procesu sprzątania, dbania o czystość targowiska, a nie utylizacji śmieci z procesu handlu. Kupców zapytaliśmy, jakiego rodzaju gromadzą śmieci, gdzie je wyrzucają i czy mają świadomość, jakie odpady mogą wyrzucać do kontenera. W naszej skrzynce mamy, a później przychodzi taki pan z ZUK-u i bierze, pyta się, a my chętnie pokazujemy, pan sam bierze te śmieci, także jesteśmy z niego zadowoleni, że bierze te śmieci i odwozi nam. Czyli te śmieci, które możecie po prostu składać i on to zabiera? Tak, zabiera te śmieci. Nie ma problemu. Liście od kapusty czy od kalafiora, no to wszystko składujemy tam, nie? Bo my płacimy za to. Ale tego nie wolno właśnie, tych śmieci nie wolno wyrzucać, właśnie tych resztek warzyw, ponieważ w regulaminie jest jasno powiedziane, że mniejsze jakieś papiery, patyczki, tak, a tego robić nie wolno. Ale proszę panią, zawsze tak było tutaj, zawsze. Ja tu jestem już, nie będę mówiła pani ile lat, ale zawsze żeśmy tak robili. Mam możliwość wyrzucania śmieci, tam jest śmietnik. Z tamtej strony na rogu. Aha. A jakiego typu pani ma akurat śmieci ze swojej? Tylko worki. Tylko worki. Nic więcej. To są wyrzucone do śmietnika, to nie ma żadnego problemu. A jakiego śmieci rodzaju pani ma? Ale to takie śmieci są wywalane jak, nie wiem, kartony takie, nie? No takich kwiatów nie rzucam, to zabieram do domu na kompost. Zgodnie z zapowiedzią dyrektora ZUK-u, niebieski kontener na śmieci zostanie zlikwidowany. Zastąpią go mniejsze pojemniki, które będą zamknięte w boksie zamontowanym przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych. Usytuowany będzie w nieco innym miejscu, ale nadal na placu za częścią handlową targowiska. Boks będzie powstanie, ale też tam już zniknie ta duża przyczepa, będą to pojemniki typu MGB, które nasze mamy pojazd do tego dostosowany, który będzie podjeżdżał, wysypywał, to robił. A dotychczas to wynikało tak, że ciągnik musiał codziennie tą przyczepę tu zaczepiać za nami, co widać, odwozić na wysypisko, opróżniać i wracać w to miejsce. Angażowanie ludzi, czasu, pieniędzy, jak również wywożenie czyichś śmieci i płacenie za kogoś, co nie jest w naszej gestii. Jak organizacyjnie ZUK rozwiąże dostęp do pojemników zamkniętych w boksie handlowcom? Na Manhattanie jest 24-godzinny nadzór lub uczestnictwo naszych pracowników, którzy mają dostęp i będą udostępniali te boksy. Jeżeli nawet będą jakieś śmieci do opróżnienia, to owszem, tak, ale to mówią te drobne śmieci, a nie te duże, co każdy z handlujących powinien zabrać za sobą i zadbać o to, bo każdy z handlowców też płaci za śmieci u siebie. Nie? Pracownicy, którzy odpowiadają za porządek na Manhattanie, za sprzątanie podstawowych, zwykłych śmieci pozostawionych, czy nawet piasku, liści, jakichś drobnych papierów,
no to oni to za to odpowiadają za sprzątanie tego. A to nie jest tak, że będzie udostępniany od razu boks otwarty dla wszystkich i załóżmy jakiś handlowiec będzie miał 10 kartonów, czy 10 skrzynek drewnianych, czy powiedzmy coś dostanie odpadki po kapuście, czy po kalafiorach i mówi, to są moje śmieci, to proszę to wyrzucić. Nie, to są jego śmieci, nie nasze śmieci. Niebawem pracownicy zakładu rozpoczną pracę tak, aby nowy system gospodarki śmieciami na Manhattanie zaczął funkcjonować najdalej za kilka tygodni. Będziemy to robić we własnym zakresie z materiałów takich, które pozyskaliśmy z rozbiórek, z odzysku, więc będzie to siła naszych rąk. To będzie pawilon ogrodzony siatką i użebrowany z jakiejś konstrukcji stalowej, ale nie stale związany z gruntem, który nie będzie, może będzie wymagał tylko prostego zgłoszenia postawienia takiego pawilona, to nie będzie jakaś budowla. I planujemy to w zależności od pewnych uwarunkowań z końcem tego miesiąca lub w pierwszych dniach listopada, żeby to już zaczęło funkcjonować i nowy sposób organizacji związanej ze śmieciami, żeby był zmieniony.